właśnie z taką postacią bajkową. Reksio! Co to za postać? Reksio! Reksio! A oglądacie bajkę Reksia? Ja! A tam też książki. Ja oglądam na komputerze! Macie w przedszkolu. Czy ta postać wam się podoba? Tak. Panie Reksiu, proszę coś nożką ruszyć albo nóżką, noga na nogę, o, pomachać nam. Ja na dzisiejsze spotkanie przyjechałam po to, żeby wam poczytać troszkę bajek. Ostatnie spotkanie, które z wami odbyłam, bardzo mile wspominam. Było bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo uważnie mnie słuchaliście. A dzisiaj przeczytam wam taką bajeczkę pod tytułem Wiosenne zabawy. Może kiedyś też przyjadę z takim właśnie oto misie. Popatrzcie sobie. Ja mam taką bajeczkę. Masz taką bajeczkę? Tak. Bajeczka, która opowiada o różnych dziwnych rzeczach. Jeszcze raz, tytuł bajeczki Wiosenne zabawy. Czyli jest wiosna, słoneczko dzisiaj nam pięknie świeci, prawda? Bardzo śmieszna ta książka. Wiaterek gdzieś tam powiewa, ptaszki w dali śpiewają, świergotają rybelki. Śnieg już sobie stopiał dawno, kwiatki rozkwitły, tak, fasanki i inne jeszcze. Tulipany ostatnio też pięknie kwitną, widziałam ich chyba w waszym ogródku, tulipanka. Tę książeczkę napisał Walt Disney pod tytułem Wiosenne zabawy. Wyciągamy pudeczki, mamy krótki kieszonka. Są kieszonki, są kieszonki. Wyciągamy pudeczki, zamykamy buzię kluczykiem, chowamy do kieszonki i cichutko. Śnieg w tumilowym lesie dawno już stopniał, tak samo jak i u nas. Ale choć zima poszła sobie, wiosna wcale nie chciała przyjść. Chce przyjść do nas wiosna, dzisiaj przyszła, bo słoneczko świeci. Było zimno, było wczoraj zimno i nieprzyjemnie, prawda? Szliście do przedszkola i był wiatr wiał, było zimno, chłodno, aż taki dreszcz po gdzieś tam po pleckach, prawda? Musicie się ubierać ciepło, żeby się nie przyzimić. Ja jeździłam tak wiosną. Wszystkim marzły łapy i uszy, aż pewnego dnia miś, główny bohater tej książki, chrapał pod kołderką we śnie i marzył o wiośnie. Wtem z łóżeczka spadł, mamrocząc. Spadł, tak mu się coś śniło, że z łóżeczka spadł na podłogę. Co dzisiaj się wydarzy? Zaraz wam pokażę ten rysunek. Jak spadł sobie, chrapał, marzył o wiośnie, śnił o wiośnie, spadł z łóżka, bum, bum, spadł na piękną podłogę. Nie mógł stać się obudzić, kołderka mu spadła i nie wiedział, co się dzieje. Tymczasem zaś prosiaczek w drugim pokoiku, przejęty niesłychanie, ubijał się po domu, bo jakże wiosna przyszła, no to trzeba porządki robić. Bo czuł, że coś jest w stanie. Miał ochotę i werwę do robienia porządku. Ozdobił więc swój najpiękniej, jak umiał, domek, powiesił obrazki, różne rzeźby i wyklejanki. Tak bardzo chciał, by jego chatka spodobała się gościom. Choć przecież nikogo gości nie zaprasza. Pokażę wam chatkę prosiaczka, który był przyjacielem prosiaku chatka. Prosiaczek przyozdobił swój pokoik, jakie piękne obrazki zawiesił. Postawił coś na stoliku, jakiś kwiatek zapewnie związany, wiosenny kwiatek. Okna przyozdobił motylkami, bo motylki już się pokazały, bo wiosna budzi się do życia, to fruwają ptaszki, motylki i nawet biedronki dziewczątki siadają na płatkach kwiatów. W domu sowy, proszę bardzo, sowa,
działy się dziwne rzeczy. Przemądrzała, biegała jak szalona, zamiatając, myjąc i szorując każdy kącik. A na dodatek śpiewała głośno. Obudziłam się nad ranem, bo mnie strasznie spędział dziób. I coś w głowie zahukało. Sowo, dziś porządek zrób. Proszę bardzo, pokazuję sobę. Jaka sowa piękna, robi też porządek. Najpierw prosiaczek, później sowa. Kto będzie następny, kto robi porządek, zaraz się okaże. Będziemy czekać dalej. Sowa ma piękny dziób. Jaki porządek robi? Ptaszek Wróbelek, Lemelek, runął na okienko. Przypomniał sobie, że jest wiosna. Trzeba robić porządki na wiosnę, bo wróbel w mieszkaniu. Piękna sowa. Dalej. To będzie następny. O, proszę, następne zwierzątko. A maleństwo z kangurzycą wolną dróżką biegli w świat, piłkę grali i skakali, jakby mieli po 5 lat. Tuż za zakrętem napotkali popucha. Osiołek puszczał latawca i uśmiechał się do siebie. Nie mogliśmy usiedzieć w domu, pisnęło maleństwo. A ty, kłapołusiu, ha, 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 burknął osiołek. Co miało oznaczać, ja też nie. Ale maleństwo i jego mama od razu go zrozumieli. Czyli następnym zwierzątkiem, które poczuło wiosnę, była kangurzyca z maleństwem, był kłapołuch, osiołek z mamą, maleństwo z mamą. Pokazuję wam, jak maleństwo z mamą wygląda. To jest maleństwo, a to mama. Poczuli wiosnę, wyszli na dwór. Taka zielona trawka jest zaznaczona. Wiosna budzi roślinność do życia i właśnie taka trawka zielona rośnie wysoko, widać kwiatów tutaj nie widać, natomiast widać zielone drzewa, płotek, piłka została przez maleństwo, prawda, też zabrana na podwórko, maleństwo się bawi piłeczką, a nawet co to jest, ladanie, o, prosiaczek, łapołóż, też poczuł wiosnę. W pyszczku ma latawiec i też z tym latawcem sobie biega po podwórku. A tu jest mysia, a tu jest mama, a tu jest to maleństwo. A tata? Nie wiemy o tacie, zaraz będziemy czytać dalej. Nie ma taty w tej bajce. No chyba nie ma taty w tej bajce. Zaraz się dowiemy, czy jest tata, czy nie ma. Nie ma. Jest tylko kłapołuch, mama, maleństwo. Tygrysek. Misiek. I tygrysek. Czytamy dalej. Zobaczymy, co się dalej wydarzyło. Jednak najbardziej ze wszystkich niespokojny był tygrysek. Nie tylko obudził się z własnej woli, umył uszy i ogon. O proszę, posprzątał swój tygryśny bałagan, na dodatek otworzył szeroko drzwi. To tak jak my, prawda, Patrycja? Dzisiaj drzwi otworzyłyśmy szeroko, bo słoneczko pięknie świeci. Jakby na kogoś czekał, a ponieważ ten ktoś nie przychodził, tygrys poszedł go szukać. Więc brykał przez las, zaglądając po krzaczki i strasząc bezczelnie zaspane ślimaczki. Czyli ślimaki po zimie też się obudziły, zaspane jeszcze, ale już zaczęły chodzić po trawie, po gałązkach. A tygrysek też, jako niespokojny, obudził się z własnej woli. Co zrobił tygrysek? Użył uszy i ogon. Ma takie uszy, a długi ogon umył i na nim skakał. Tak, posprzątał swój tygrysi bałagan w pokoju. Proszę, jak to i tak myślał, że gość przyjdzie.
Właściwie zgadza się. A w końcu nie wiemy, zobaczymy, czy ten gość przyszedł do tygryska, bo też poczuł wiosnę. On tu taki ogon długo umył, uszy umył. Na pewno zęby rano też mył. Na pewno też, bo jak się rano wstaje, to się myje buzie, zęby, ogonek się myje. Posprzątał w pokoiku. W pokoiku posprzątał tygrysek. Tygrysek jakie ma piękne. Tutaj okna sobie wymył, podłogę umył, posprzątał zabawki swoje, bo ma piłkę, ma kręgle. Co tu jeszcze ma? Jakaś ściereczka widać? Jest do szuflady włożona. Drabinkę ma tygrysek jeszcze. Otworzył, bo myślał, że ktoś do niego przyjdzie. A co dalej się wydarzyło? Zobaczymy dalej. Proszę bardzo, tygrysek, jaki piękny. Uszył umył ogon, posprzątał w pokoju, wymył szybę, lusterko, szyka. Pani czeka na kogoś. Żaba taka pokraka, że żaba jest pokraką, a żaba jest zielona, jest ładna, ma takie kropeczki ładne. Tutaj dalej pokażemy też. Tygryska, który jest nad wodą, łapą, zderzył wodę, a tu żaba wyskoczyła i nazwał ją pokraką. Pokraką, bo mu się nie spodobała żaba, ale nie spodobała mu się. Dalej, co tam się dzieje w tej bajce? Krykacz będzie jak na piechta, do tygrysy szybkie sobie. I stał pod drzewem, tam gdzie sobie wisiał dom. Hej, hej, wrzasnął pasiasty. Kto to pasiasty, czyli tygrysek? Hej, hej, wrzasnął pasiasty, sobie. Nie wiesz czasem, kto ma dziś przybyć do lasu? Sowa powiedziała. Nic nie wiem, rzekła sowa z godnością. Zajęta jestem. Robię listę niezbędnych porządków. Podłogę będę pastować. Bo przyszła wiosna, więc robiła też porządki. I stwierdziła, że podłogę będzie pastować. Uprasza się o nieprzeszkadzanie. Sowa mówi do pasiastego. Uprasza się o nieprzeszkadzanie, że proszę mi nie przeszkadzać, ja muszę dokończyć porządki. Tygrys nie wiedział, co ma zrobić, więc zaraz udał się do Krzysia. O, tygrysek ma przyjaciela Krzysia. Chłopiec, gdy szukał go i orzekł, na pewno wiosna przyjdzie dzisiaj. O jak brkaśnie wrzasnął tygrysek i z radości wytarzał się w trawie. Wiedziałem, że przyjdzie, ale Krzysiu, jak ją powitać? Zastanawia się i zadał pytanie Krzysiowi, jak powitać wiosnę. To bardzo proste, odpowiedział Krzyś. Zróbcie wszystko, na co macie ochotę. A co dzieci robiły, jak witały wiosnę? Też robiły
Chyba nie, chyba nie. Rodzice też tak uchwalali na przykład. Szczęśliwy tygrysek biegał po lesie, robiąc różne dziwne rzeczy. I opowiadają wszyscy w wielkim sekrecie, że dziś przyjdzie wiosna. A co najdziwniejsze, nigdy się temu nie dziwił. Brykacz pobujał się na huśtawce, komu ptaszkowi gniazdo budować. Potem się z osłem pobawił latawcem, a kiedy skończył, zaczął od nowa. Pokażę wam tego brykacza, brykacza. Tu idzie gryzka, brykacza. Tygrysek robił różne inne rzeczy. Opowiadał na przykład o wielkim jakimś swoim sekrecie, że dziś przyjdzie wiosna, a co najważniejsze, nikt tego nie zauważy. To jest tygrysek, pomagał budować gniazdo ptaszkowi, a brykacz to jest to zwierzątko, które sobie bryka. Czyli hop, hop, hop. Jak tam, Ryszu, dobrze się czujesz? Dobrze, tak, dobrze. Proszę bardzo, tu mamy tygryska. Tygrysek robił różne rzeczy, czyli pomagał budować gniazdo. A brykacz to jest to zwierzątko. Brykało sobie po łące. Kto sobie popatrzy? Na tygryska. Tygryska mamy takiego, który pomaga budować gniazdo tutaj ptaszkowi. A brykacz jest ten zwierzątko, sobie bryka, czyli kata. Bryk, bryk, wołał, bryk, bryk, przyszła wiosna. Adaś woła, Adaś woła. Bryk, bryk. Nie, czytamy dalej. Dzieci słuchają, czytamy dalej. I też zaczęli szukać wiosny, czyli inne zwierzątka też zaczęły szukać wiosny. I tak wszyscy razem, albo w grupie, wpadli nagle w taki szał radosny, że to mogło wydać się aż w grupie. Wszystkim coś się stało, zaczęli skakać, zaczęli dziwnie się zachowywać. Najpierw prosiaczek i maleństwo zrobili okręci i pobiegli z nim na strumień. Rąk porwał stateczek, dmuchnął żagiel i podał go w wielki wiosenny werze. Szczęśliwej podróży pisnęli chmury żeglarze. Pokażę wam, jak wszystkie zwierzątka zaczęły szukać wiosny i szalały z radości. Co mogło się wydawać aż dziwne. Prosiaczek. Prosiaczek zrobił taką łódeczkę. To jest ten brykacz. Jak to zwierzątko się nazywa? Brykacz. A to prosiaczek zrobił piękną łódeczkę. Która została. Została włożona do wody i zaczęła łódeczka dalej płynąć. Piękna łódeczka. Wszystkie dzieci siadają, pani podejdzie do każdego z książeczką. Wszyscy ładnie siadamy. Tu jest prosiaczek, łódeczka i brykacz. A tu kogo mamy? Tu mamy brykacza, mamy prosiaczka. Tu za tą szalę, bo była taka, przyszła piękna pogoda, wiosna przyszła. Proszę. Za chwilę usiądź. Potem wszyscy razem pobiegli na brzęczkę. Woda bulgotała.